Teleskopy pośrodku pustyni. Największe i najbardziej zaawansowane na świecie narzędzia w rękach astronomów odpowiedzialne za znaczną część najważniejszych odkryć. Oto Europejskie Obserwatorium Południowe. Owoc wspólnego wysiłku kilkunastu krajów Starego Kontynentu. Teraz do tego grona dołącza także Polska. Dlatego w tym programie udamy się w podróż do Chile i obserwatoriów, które będą tam współtworzyć Polacy. Chile. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego największe europejskie obserwatoria astronomiczne powstają właśnie w tym kraju, położonym, wydawałoby się, niemal na drugim krańcu świata. To podstawowe pytanie, z jakim zjawiamy się w Ameryce Południowej. W tym specjalnym odcinku będziemy chcieli dotrzeć do teleskopów Europejskiego Obserwatorium Południowego. Okazja jest wyjątkowa, bo Polska wstępuje do ESO i polscy astronomowie wkrótce zyskają dostęp do tej aparatury. Chcemy sprawdzić, co to oznacza i jakie możliwości badań to przed nimi otworzy. Aby było to możliwe, musimy jednak najpierw zmierzyć się z jednym, jakby to ująć, dość dużym problemem. Wygląda to tak i nazywa się Pustynia Atacama. To najsuchsze pustkowie na Ziemi, ciągnie się setki kilometrów stąd. A problem polega na tym, że obserwatoria, o których mówimy, są rozsiane po całym tym właśnie odludziu, to często w najbardziej niedostępnych jego zakątkach. Aby do nich dotrzeć, musimy więc najpierw pokonać Atakamę. Cóż, w drogę! Słońce, kamienie i skwar. I tak przez setki kilometrów. Są to okolice, gdzie od 400 lat nie spadła nawet kropla deszczu. A jednak właśnie to jałowe pustkowie przyciąga astronomów z całego świata. Aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, udajemy się do miejsca, gdzie stanęły pierwsze teleskopy ESO w Ameryce Południowej. Obserwatorium La Silla. To właśnie w tym miejscu zaczęła się historia ESO i muszę przyznać, że robi to absolutnie piorunujące wrażenie. Z jednej strony mamy szczyty Andów, zresztą sami na jednej z tych gór się znajdujemy. Z drugiej, gdyby nie chmury, bylibyśmy w stanie dostrzec odległy o ponad 90 km ocean spokojny. Jednak to niepiękne widoki ściągnęły tu astronomów z Europy. Okazuje się bowiem, że ten skrawek Ziemi pomiędzy Andami a Pacyfikiem oferuje takie warunki do badań astronomicznych, jakich próżno szukać gdziekolwiek indziej na świecie. We are here, right here in the southern part of the Atacama. Znajdujemy się w południowej części pustyni Atacama. Mamy tu około 300 do 320 bezchmurnych nocy w roku. Poza tym, ponieważ Atacama to najsuchsza pustynia na świecie, powietrze jest tu niemal całkowicie pozbawione wilgoci. Mówimy o maksymalnie 5-10% wilgotności. Światło bardzo łatwo przechodzi tu przez atmosferę i otrzymujemy wyraźny i wspaniały obraz gwiazd. Jesteśmy w Andach na wysokości 2400 metrów nad poziomem morza. Warunki panujące w Chile są wyjątkowe, bo jednocześnie znajdujemy się tylko 90 km od oceanu. Od tamtej strony dociera tu zimny prąd Humboldta znad Antarktydy.
utrzymuje on większość chmur na wysokości do 1000 metrów. Będąc na 2400, jesteśmy zazwyczaj powyżej pułapu chmur. To zapewnia nam te ponad 300 nocy obserwacyjnych w roku. O tym, co to wszystko oznacza w praktyce, można się jednak przekonać dopiero, gdy Słońce zniknie za horyzontem. Mówi się, że nad Atacamą znajdziemy najciemniejsze nocne niebo na świecie. Znakomite warunki to jednak nie jedyny powód, dla którego astronomowie ściągają do Chile. Przez setki lat teleskopy budowano tam, gdzie byli naukowcy. Głównie na północnej półkuli. Tymczasem południowe niebo okazuje się o wiele bardziej interesujące. Nawet gołym okiem można tu zobaczyć choćby obłoki Magellana, najbliższe sąsiednie nam galaktyki. Przede wszystkim jednak można stąd obserwować kryjące wciąż niezliczone sekrety centrum naszej własnej galaktyki, Drogi Mlecznej. Obecnie La Silla to jednak przede wszystkim miejsce, gdzie prowadzi się poszukiwania planet pozasłonecznych. Przy pomocy instrumentu umieszczonego pod największą z tutejszych kopuł można mierzyć prędkości radialne odległych gwiazd z niewiarygodną wręcz dokładnością 1 metra na sekundę. Te niewielkie ruchy mogą być spowodowane właśnie oddziaływaniem planet okrążających inne gwiazdy. Teleskop o średnicy 3,6 metra jest obecnie wyposażony w przyrząd o nazwie HARPS, czyli spektrograf wysokiej rozdzielczości, który pozwala nam na poszukiwanie planet krążących wokół innych gwiazd niż Słońce. Jak dotąd, przy jego pomocy udało nam się znaleźć ponad 300 planet pozasłonecznych z ogólnej liczby 2000 odkrytych przez astronomów na całym świecie. In the whole astronomy, international astronomy. Obserwatorium La Silla działa od ponad pół wieku i nadal dokonywane są tu przełomowe odkrycia. Największy potencjał ESO leży dziś jednak gdzie indziej, w miejscu jeszcze bardziej niedostępnym. To szczyt góry w samym sercu pustyni. Ale to także nazwa obserwatorium, jakie powstało na tym odludziu. A powstało, mogłoby się wydawać, na przekór wszystkiemu. Oto miejsce, które dosłownie przesuwa granice tego, co uważaliśmy za niemożliwe. Jesteśmy na szczycie samotnej góry pośrodku pustyni Atacama. Najbliższe ludzkie osiedle jest ponad 100 km stąd. Żeby zbudować tu obserwatorium astronomiczne, trzeba było stworzyć samowystarczalną oazę dosłownie pośrodku niczego. Wodę trzeba tu codziennie dowozić cysternami. Nie ma linii energetycznych, więc aby był prąd, trzeba było postawić generatory. Można by zapytać, co takiego oferuje to miejsce, że jest warte takiego zachodu? Europejskie Obserwatorium Południowe powstało po to, by kraje Starego Kontynentu mogły wspólnie budować to, czego żaden z nich nie byłby w stanie zbudować samodzielnie. Paranal to najpełniejsze wcielenie tej idei w życie. Dzięki połączonemu wysiłkowi wszystkich państw ESO powstało tu jedno z najpotężniejszych narzędzi do badań astronomicznych. VLT, czyli Very Large Telescope. Tłumacząc na język polski, to po prostu bardzo duży teleskop. Ta nazwa nie do końca oddaje jednak, z jakim cudem współczesnej techniki mamy tu do czynienia. Te wielkie kopuły kryją 4 ponad 8-metrowej średnicy teleskopy i każdy z nich to technologiczne dzieło sztuki. Jednak prawdziwy sekret tego miejsca tkwi w tym, że światło tych poszczególnych przyrządów może być łączone w taki sposób, że działają one jak jeden gigantyczny instrument. Wielu sądziło, że zastosowanie takiej technologii w takiej skali jest w ogóle niemożliwe. Do czasu, aż powstało właśnie to miejsce. Sekret teleskopów z Paranal ukryty jest tak naprawdę głęboko pod nimi,
Dzięki sieci podziemnych tuneli światło z czterech wielkich instrumentów, uzupełnionych przez cztery kolejne, mniejsze teleskopy o średnicy 1,8 metra, spotyka się w jednym miejscu. Całość zamienia się w tak zwany optyczny interferometr. Wymaga to jednak niezwykłej wręcz precyzji. Aby interferometr zadziałał, światło z poszczególnych teleskopów musi przebyć dokładnie taką samą drogę, tak jakby pochodziło od fragmentów jednego wielkiego lustra. My otrzymaliśmy wyjątkową okazję, by zobaczyć na własne oczy, jak to się dzieje. To, co staramy się robić w interferometrii, to łączenie kilku teleskopów w taki sposób, by stworzyć wrażenie korzystania z jednego przyrządu, tak dużego jak odległość między nimi. W tym celu światło z poszczególnych teleskopów musi trafić do punktu łączenia wiązki, który mieści się w laboratorium obok. Problem polega na tym, że ponieważ teleskopy znajdują się w różnych miejscach na szczycie góry, to kiedy patrzą na określony punkt na niebie, wiązka światła, która dociera z nich do tego laboratorium, różni się odległością do poszczególnych instrumentów, a musi być jednakowa, by można było dokonać interferometrii. W tym celu opóźniamy światło przy pomocy specjalnych linii opóźniających, które tu widzimy. Te wózki poruszają się powoli przez cały czas, gdy dokonujemy obserwacji. W ten sposób sprawiamy, że światło, które biegnie od gwiazd przez cały wszechświat, aż do naszych teleskopów i w końcu do tego laboratorium, przebywa dokładnie taką samą drogę z dokładnością rzędu niecałego mikrona. Działając razem, teleskopy Sparanal dostrzegają detale z dokładnością 25 razy większą niż pracując osobno. Osiągana w ten sposób rozdzielczość pozwoliłaby odróżnić światła samochodu jadącego po powierzchni Księżyca. Astronomowie z całego świata przyjeżdżają tu, by prowadzić badania, jakie inaczej w ogóle nie byłyby możliwe. Tak naprawdę mamy dwie możliwości. Albo używać każdego z tych teleskopów osobno, wtedy mamy cztery osobne przyrządy, albo wykorzystać je równocześnie i otrzymujemy odpowiednik teleskopu mierzącego 150 metrów średnicy. Taki oczywiście nie istnieje na Ziemi, ale to pozwala nam na odtworzenie bardzo wielu detali na źródle, które obserwujemy. Ja, dla przykładu, zamierzam obserwować obiekt odległy od nas o 4000 lat świetlnych. Jest to gwiazda nad Olbrzym, która obraca się bardzo szybko i tworzy wokół siebie pyłową otoczkę. Chciałbym zobaczyć ten pierścień pyłu wokół nadolbrzyma, a nie da się tego zrobić przy pomocy pojedynczego teleskopu. Potrzebuję wszystkich czterech, by uzyskać odpowiedni poziom detali. Dlatego musiałem się zjawić właśnie tutaj. Możliwości jest jednak znacznie więcej. Nawet samodzielnie każdy z ponad 8-metrowej średnicy teleskopów potrafi dostrzegać obiekty 4 miliardy razy słabsze niż najsłabsza widoczna gołym okiem gwiazda. W sumie daje to gigantyczne możliwości do nowych odkryć. Mamy wiele odkryć w bardzo szerokim spektrum badań. Dzieje się tak dlatego, że przy każdym z tych teleskopów są po trzy przyrządy. Każdy z nich ma różne możliwości, a mamy cztery takie teleskopy i kilka mniejszych. To także jest zaleta ESO. Dysponujemy tak wieloma narzędziami o tak dużym zakresie możliwości, że naukowcy mogą zajmować się bardzo różnymi zagadnieniami. Aby wymienić choć dwa ważniejsze przykłady, jeden to na pewno poszukiwanie egzoplanet, czyli planet krążących wokół innych gwiazd. ESO jest pionierem w tej dziedzinie, nie tylko dzięki aparaturze w obserwatorium La Silla. Tam odkryto choćby system z największą liczbą planet, bo liczący aż 5 planet. Obecnie mamy wiele różnych narzędzi do poszukiwania egzoplanet. Najnowsze z nich, pod nazwą Sphere, zostało pomyślane specjalnie do tworzenia obrazów odkrytych planet.
A to właśnie w ESO uzyskano pierwsze obrazy pozasłonecznej planety. Drugi ważny aspekt to badania jądra naszej galaktyki i czarnej dziury, która znajduje się w jego centrum. To znów dziedzina, która napędzała rozwój naszej aparatury, bo chcieliśmy zobaczyć coraz dokładniej, co tam się dzieje. Udało się zaobserwować gwiazdy krążące wokół czarnej dziury w środku naszej galaktyki. Możliwe było określenie masy tej czarnej dziury, która jest kilka milionów razy większa od masy Słońca. Gdzie indziej nie byłoby to możliwe. Te przykłady pokazują, jak rozwój aparatury jest stymulowany przez naukę. Ciągle rozwijamy nowe technologie, by móc kontynuować badania. Polscy astronomowie od 20 lat jako swój cel strategiczny stawiali przynależność do ESO. Jednym z pierwszych, który nie tylko o tym marzył, ale i zabiegał, był profesor Kazimierz Stępień. Myśmy jako Polacy doskonale wiedzieli już od bardzo dawna, że Europejskie Obserwatorium Południowe to jest w tej chwili jest największe i niewątpliwie najnowocześniejsze obserwatorium astronomiczne na świecie. I dostęp do tego obserwatorium pozwala na wszechstronne obserwacje różnego typu obiektów. To, co my obserwujemy, to, co nasze możliwości instrumentalne, na co nam pozwalają, to są bardzo specyficzne, takie wąsko zakrojone obserwacje. Natomiast poszukiwanie naprawdę wielkiej sensacji astronomicznej, jakieś właśnie planety pozasłoneczne, kosmologia, sięganie głęboko w przeszłość, obserwowanie bardzo słabych obiektów, to było poza naszymi możliwościami. Także nasze dążenie było takie dosyć oczywiste od samego początku. Problem był tylko w pieniądzach. Kiedy pierwszy raz o tym pomyśleliśmy około 20 lat temu, wydawało nam się to zupełnie poza zasięgiem możliwości finansowych Polski. No, nie mamy żadnych wątpliwości, że teraz polscy astronomowie będą mogli brać udział w najbardziej zaawansowanych obserwacjach. Będziemy na pewno mogli prowadzić obserwacje na najwyższym poziomie. Także czeka nas z pewnością bardzo wiele odkryć. Wszystkie kraje członkowskie ESO biorą udział w tworzeniu aparatury potrzebnej do prowadzenia badań. To oznacza wielomilionowe kontrakty i daje okazję do udziału w tworzeniu najnowocześniejszych technologii. I think I can see two advantages that you can see here actually in this dome. Dostrzegam dwie zasadnicze korzyści dla krajów wstępujących do ESO. Widać je zresztą dobrze pod tą kopułą. Pierwsza rzecz to budowanie teleskopów. Wszystko, co tu widzimy, zostało zbudowane przez ESO, wykorzystując przemysł krajów członkowskich. Na przykład ta podstawa lustra powstała we Włoszech i Belgii. Samo lustro zostało wykonane w Niemczech, a wypolerowane we Francji. Teleskop wygląda jak jedna całość, ale tak naprawdę to odzwierciedlenie tego, czym jest ESO. Suma drobnego wkładu każdego z krajów członkowskich. Tak więc przemysł członków ESO korzysta na tego typu kontraktach. Druga sprawa, kiedy patrzymy na aparaturę zamontowaną przy tym teleskopie, czyli swego rodzaju kamery, które rejestrują obraz, wszystkie one powstają w instytutach badawczych krajów członkowskich. To zwykle nie jest jedna instytucja, a wiele, często w różnych krajach. Dla przykładu, ten przyrząd, MUSE, to efekt współpracy Francji, Holandii i kilku innych państw. Te ośrodki zaczynają współpracować, tworząc wspólnie narzędzia, jakich żaden z nich nie byłby w stanie stworzyć pojedynczo. Spektrograf MUSE potrafi obserwować jednocześnie wiele galaktyk, dając trójwymiarowy obraz Wszechświata niemal do jego granic. To unikatowe w skali świata urządzenie pokazuje potencjał krajów ESO. A kolejne wielkie przedsięwzięcie już się rozpoczęło. Wysadzenie w powietrze wierzchołka jednej z gór nieopodal Paranal zapoczątkowało największy projekt w historii ESO – budowę teleskopu, który przyćmi wszystko, czym astronomowie posługiwali się do tej pory. Przyszłość ESO to ekstremalnie wielki teleskop europejski, który znajdzie się na szczycie tej właśnie góry.
No dobrze, mamy już bardzo duży teleskop. Czym będzie się zatem różnił ekstremalnie wielki teleskop? Jedną z głównych różnic jest wielkość lustra. W dotychczasowych teleskopach mamy zwierciadła o średnicy 8 metrów. W tym będzie to 39 metrów. Robi to ogromną różnicę, bo to znacznie większa powierzchnia zbierająca światło od obiektów astronomicznych. Będzie to największy teleskop w historii. Wielkość lustra oznacza nie tylko, że będziemy w stanie obserwować słabiej świecące i bardziej odległe obiekty, ale także uzyskiwać o wiele ostrzejszy obraz, bo rozdzielczość, jaką będziemy w stanie uzyskać przy pomocy tak dużego lustra, jest znacznie lepsza. Jakość obrazu, jaki otrzymamy przy pomocy ekstremalnie wielkiego teleskopu, będzie 16 razy lepsza niż to, co oferuje dziś nawet teleskop Hubble. Ekstremalnie wielki teleskop ma dokonać czegoś, co my nazywamy transformacją nauki. Na co dzień staramy się po prostu zrozumieć nieco lepiej rzeczy, o których już mamy jakąś wiedzę. Ten nowy teleskop ESO dokona transformacji, czyli wprowadzi zupełnie nowe perspektywy w badaniu rzeczy, które znamy. A może też pokazać nam rzeczy zupełnie dla nas nowe. Gigantyczny teleskop budowany przez ESO ma przybliżyć nas m.in. do odpowiedzi na pytanie o życie poza Ziemią, pozwalając na poszukiwanie planet podobnych do naszej własnej. Z drugiej strony, astronomowie będą przy jego pomocy obserwować najdalsze i najstarsze obiekty we Wszechświecie, szukając odpowiedzi na pytania o jego historię i ewolucję. Będzie to kolejny krok na drodze, którą Europejskie Obserwatorium Południowe kroczy od ponad pół wieku, drodze ku poznaniu największych zagadek Wszechświata. Z tym, że ten krok pomogą już postawić także naukowcy z Polski. Wstąpienie do ESO to wiele szans i korzyści, naukowych i nie tylko. Jednak gra toczy się tu także o znacznie większą stawkę. W tym miejscu tworzona jest historia. Przyjdzie czas, że ludzie będą wspominać te niezwykłe obserwatoria i przełomowe odkrycia, jakie stały się dzięki nim możliwe. Będą wtedy mówić o tych, dzięki którym to wszystko mogło mieć miejsce. W tym gronie może być także Polska i Polacy. I to jest coś, czego nie możemy przegapić. To było Astronarium z Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.